Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi, w której odpowiem m.in. na pytanie, co myślę o ojcu Rydzyku. Zapraszam. Pierwsze pytanie, można powiedzieć, na poprawę humoru od użytkownika Krzysztof Jagiełowicz. Niedawno spotkałem się z tezami wypowiedzianymi w bezpośredniej rozmowie przez proboszcza. Pierwsza teza. Gdyby nie Sobór Watykański II, nie mielibyśmy w domach tak łatwo obecnie dostępnych wydań Biblii w języku polskim i najpewniej ciągle czytalibyśmy wujka. Ponadto przed Watykanem II nie było katolickich przykładów Pisma Świętego na języki narodowe. Przepraszam za moją reakcję, ale są to tezy wyjątkowo pocieszne. Nie można więc krytykować Soboru Watykańskiego II, jednocześnie samemu czerpiąc teraz z jego owoców. To nieuczciwe. Teza druga. Gdyby nie Sobór Watykański II, najpewniej teraz w ogóle byśmy nie rozmawiali, czyli robi się coraz lepiej, w epoce Soboru Trydenckiego kapłani byli mało dostępni dla wiernych, traktowali się z wyniosłością in persona Christi, uważali, że są w sferze sakrum, do której profanum ma ograniczony dostęp. Dopiero po Soborze Watykańskim II Kościół prawdziwie się otworzył na wiernych i wyszedł ze swojej skostniałej struktury na ulicę, gdyż już nie bał się zakasać rękawy i się w pracy pobrudzić. Czy mógłbym prosić o odpowiedź, które z powyższych stwierdzeń są prawdziwe? Bóg zapłać. Muszę się przyznać, że wiele radości sprawiają mi te tezy, choć być może raczej powinniśmy płakać, a nie się śmiać, no bo najwyraźniej zakładam, że ten ksiądz proboszcz faktycznie w to wierzył. Myślę, że dobrze to pasuje też do mojego materiału Kogo boją się księża, a propos stanu wiedzy księży na temat Kościoła, historii Kościoła. To jest historia najnowsza. Tak, to znaczy, że ten ksiądz wchłonął, albo w seminarium, no pewnie w seminarium, taką, no ośmielam się twierdzić, socjalistyczną propagandę, to znaczy socjalistyczną w sensie pod kątem jej toporności, no bo to naprawdę wystarczy przeczytać cokolwiek z tam okresu przed Soborem Watykańskim II, żeby wiedzieć, że to wszystko są jakieś zupełne, no przepraszam, ale drdemały. To naprawdę cokolwiek wystarczy przeczytać. No pierwsza teza, nie byłoby przekładów Biblii. Przypominam, że jeśli chodzi o polskie przekłady, przekład Dąbrowskiego to jest rok 1949, data wydania. Przypominam dla pewności Sobór Watykański II, 62-65. Nowy Testament w przekładzie Seweryna Kowalskiego, rok 1956. Pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia to jest rok 1965, więc ten sam rok, w którym zakończył się Sobór Trydencki i, przepraszam, Sobór Watykański II. I no naprawdę nie zdążyli tego zrobić w przeciągu tamtych kilku miesięcy. To były prace, które już trwały długo, długo wcześniej. Czy jest jakiś, czyli no teza jest ewidentnie szalona. Do dzisiaj czytalibyśmy wujka w ogóle, nie byłoby w ogóle katolickich przykładów. Nie ma, po prostu koniec. No naprawdę nie wiem, skąd takie pomysły. To znaczy fundamentum in re, jaki jest fundament w rzeczywistości, jakie jest ziarno prawdy w tej baśni, którą nam tutaj ten ksiądz proboszcz opowiada. Ziarno prawdy jest takie, że w XIX wieku faktycznie Rzym powstrzymywał tłumaczenia, jeśli chodzi o nowe tłumaczenia. Dlaczego? Dlatego, że wiek XIX był szalonym wiekiem, jeśli chodzi o egzegezę. Pojawiające się odkrycia archeologiczne i pojawiający się modernizm ze strony protestantów sprawiały, że właśnie wśród teologów pojawiały się zupełnie szalone tezy egzegetyczne, przez niektórych do dzisiaj uważane za słuszne, takie zupełnie mega hiperkrytyczne tezy, a Ewangelia napisane w wieku IV, V, zupełnie to wszystko nie mające nic wspólnego z Panem Jezusem, wszystko tylko takie bajki, baśnie. Takie tezy się pojawiają wśród modernistycznych egzegetów, teologów zajmujących się Pismem Świętym, czy badających Pismo Święte. No i Rzym był tutaj bardzo powściągliwy w tym wieku XIX, bo faktycznie był to czas, w którym ta egzegeza no, eksplodowała z jednej strony, ale z drugiej strony szła w takie bardzo dziwne rozwiązania, w bardzo dziwnym kierunku. To się trochę uspokaja w wieku XX, jak to często jest w przypadku nauki.
pierwszy ten łyk wiedzy, nauki może być taki szokujący i przerażać. O, Pismo Święte w ogóle nie wiadomo skąd pochodzi, późno. A później jak człowiek się zagłębi, no to się okazuje, że nie. No, w sumie to mamy rękopisy już z pierwszego wieku. No i nagle się okazuje, że to, co ojcowie Kościoła mówili i co Kościół wierzył przez wszystkie wieki w sobie, jest tak najbardziej potwierdzone archeologicznie, również znaleziskami archeologicznymi. Zawsze tak jest z nauką. Pierwszy łyk fizyki może myśleć, o, może pozwolić myśleć, że o, tutaj to się sprzeciwia objawieniu. Drugi łyk już sprawia, że człowiek się jest w szoku, jak bardzo to się z objawieniem zgadza. No i w zasadzie tak jest ze wszystkimi naukami, włącznie z biologią, która też jest taką nauką bardzo lubianą przez ateistów, w zasadzie nielubianą przez ateistów, to znaczy lubią oni ją wykorzystywać do swoich celów, co nie znaczy, że lubią ją na poważnie uprawiać. To są dwie różne rzeczy. A więc takie jest ziarno prawdy, natomiast bynajmniej nie oznacza to, że Kościół potępiał przekłady Pisma Świętego na języki narodowe. Jak widzimy, już ukazywały się przed Soborem Watykańskim II przekłady. Przypominam, że przekład Wójka z wieku XVI również jest przekładem na język narodowy, potrydenckim przekładem, który cały czas był używany. No i zarzut, że do dzisiaj byśmy używali Wójka, też to nie jest największa tragedia, jak można sobie wyobrazić. Moim zdaniem w ogóle nie ma w tym nic strasznego, choć oczywiście jest zrozumiałe, że wraz z rozwojem archeologii pojawia się to pragnienie, żeby próbować odtworzyć, czy przekładać Pismo Święte z języków oryginalnych na podstawie tego, co się tam uda odtworzyć z tych języków. Jest to zrozumiałe, natomiast należy pamiętać również, że ten przekład Wójka był powszechnie używany, mszaliki już istniały, wszystko to wszystko już było i jakby no ta teza jest zabawna, ale druga jest jeszcze bardziej zabawna. Gdyby nie Sobór Watykański II, najpewniej teraz w ogóle byśmy nie rozmawiali, bo księża przed soborem to po prostu żyli w swoim sakrum i nosili wysoko podniesione, zadarte nosy i w ogóle nie rozmawiali z plebsem. Przepraszam, ale jest to bardzo zabawna historia, bardzo zabawna opowieść. Wystarczy wziąć cokolwiek sprzed Soboru Watykańskiego II, żeby się przekonać, że nie. Proszę poczytać o ojcu Maksymilianie Kolbe. Polecam książkę Jezus Król Miłości ojca Mateusza Crowley-Bowie. Nie wiem, czy wymawiam to dobrze. Podlinkuję do wydawnictwa Tedeum. Można tam zakupić. Książka ewidentnie przedsoborowa, świadcząca o tym wielkim zapale duszpasterskim, o też wielkiej gotowości właśnie do tego wyjścia do ludzi i uważam, że wręcz przeciwnie. Sobór Watykański II, to znaczy apologeci Soboru Watykańskiego II uwielbiają zapewniać, że teraz to Kościół wychodzi do ludzi, to właśnie dzięki Soborowi. A tak naprawdę stało się zupełnie odwrotnie. Jeśli spojrzymy na chociażby tak zdjęcia z okresu przedsoborowego albo nawet wczesnego posoborowego, kiedy te reformy jeszcze nie weszły tak drastycznie, przynajmniej w Polsce. Jeśli spojrzymy na zdjęcia ulic miast, to po prostu co tam dostrzeżemy? Dostrzeżemy, że są widoczne osoby duchowne. One chodzą pomiędzy ludźmi, są rozpoznawalne w stroju duchownym. Te osoby w ten sposób uprawiają oczywiście apostolat. Te osoby wychodzą właśnie do ludzi. Widać ich. To jest proste świadectwo ich obecności. Można z nimi porozmawiać. Dało się z nimi porozmawiać. Polecam chociażby cokolwiek o ojcu Maksymilianie, który był wielkim apologetą, który bardzo lubił z ludźmi rozmawiać, rozdawał wszystkim cudowne medaliki i tak dalej. Nie był on zupełnie żadnym wyjątkiem. Znowu odsyłam chociażby do tego pięknego dzieła Jezus Król Miłości, cieszącego się jego dzieło ojca Crowley-Bowie było dziełem niezwykle polecanym przez papieża, jego dzieło intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. Znowu właśnie intronizacja w rodzinach. Kapłani wchodzą do domu, intronizują Pana Jezusa w bardzo ubogich rodzinach. Wszędzie, tak, ale również pośród tych najuboższych ojciec Klaudii Bałej opowiada naprawdę piękne, bardzo wzruszające historie. To jest naprawdę piękna książka. Polecam. Jezus Król Miłości, wydawnictwo Tedeum. Nie pamiętam, w którym roku. Będzie link w opisie.
Natomiast no właśnie teraz, jak spojrzymy na ulicę, nie ma. Jeśli jakiś ksiądz pojawi się w sutannie rozpoznawalny, to najprawdopodobniej jest to jakiś ksiądz związany mniej lub bardziej z tradycją. Księża ukrywają się, są incognito, nie można ich rozpoznać. Jak ci księża wychodzą do ludzi? W jaki sposób? Przez tą infantylną liturgię, zamiast dać ludziom to, czego pragną, kontekst z najwyższym, z Panem Bogiem, to zapraszają ich na jakieś świeckie imprezy i myślą, że to jest wychodzenie do ludzi. To jest żadne wychodzenie do ludzi. Jeśli są dzisiaj tacy, którzy jeszcze, można powiedzieć, że do ludzi wychodzą, to są ci, którzy faktycznie gdzieś tam działają w jakiejś pomocy, tak? Którzy kapłani, którzy działają jako kapelani w więzieniach, domach opieki, hospicjach. Bez wątpienia, tam można powiedzieć, że to jest wyjście do ludzi. To się na szczęście wciąż jeszcze dzieje. Natomiast nie, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o poziom tego wychodzenia do ludzi, to on zdecydowanie spadł. Poziom tego zakasania rękawów i pójścia do pracy, również drastycznie spadł. Weźmy jakiekolwiek statystyki Kościoła, jeśli chodzi o misje, jeśli chodzi o ilość dzieł katolickich, cała akcja katolicka z wieku XIX, tak wielkie działalności, zaangażowanie ludzi Kościoła, kapłani, którzy prowadzili tą akcję katolicką, która miała organizować właśnie świeckich, którzy będą działali w społeczeństwie. To wszystko się działo, to wszystko żyło, to katolicki świat w, tak, powiedzmy, drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX on kwitł i żył jeszcze, choć oczywiście było już widać objawy degradacji, no, siłą rzeczy, tak, skąd się to wszystko musiało wziąć, ale tam jeszcze było dużo, dużo więcej życia, dużo więcej pracy, dużo więcej wyjścia do ludzi niż jest dzisiaj w tym takim sterylnym, korporacyjnym systemie, gdzie kapłanów w ogóle nie widać, gdzie boją się oni tak naprawdę tego kontaktu z ludźmi, starają się być jak tacy korporacyjni urzędnicy, oczywiście mili i zachowawczy, ale nie, tam nie ma wyjścia do ludzi i sobór przyczynił się do tego w ten sposób, że zniszczył nadprzyrodzonego ducha wiary w Kościele, a ten duch wiary wysyłał misjonarzy, wysyłał tych ludzi gotowych iść wszędzie i nauczać, bo to jest dobra motywacja. Jeśli idę, żeby zbawiać duszę, to człowiek chce iść wszędzie i zbawiać te dusze. A jeśli mam być takim świadkiem dobrego samopoczucia i świadkiem takiej ogólno pojęte takiego dobroludzizmu, tak jak to się dzisiaj mniej więcej w Kościele gdzieś tam przedstawia, no to po co w imię dobroludzizmu wychodzić i gdzieś tam do tego świata, który tak nie do końca nas lubi, po co tam wychodzić? Oczywiście są chlubne wyjątki, natomiast jakby co do zasady sobór wcale tutaj nic nie poprawił, wręcz przeciwnie. I wystarczy spojrzeć na cokolwiek sprzed soboru, jakiekolwiek świadectwa, książki, dzieła, jak Kościół wtedy działał. To naprawdę bardzo ciekawe pytanie. Sprawiło mi ono wiele radości, choć być może jest to radość niesłuszna, być może raczej powinniśmy płakać nad tym, jak jest to księżom do głowy wpajane. Kolejne pytanie. Krystian Więcek. Czy przyjąłby ksiądz zaproszenie do dyskusji na platformach takich jak Ad Personam lub My Politics? Tak. Kolejne pytanie. Dariusz Kiertler. Co ksiądz sądzi o Opus Dei uważanym za konserwatywny ruch w Kościele? Jest konserwatywny trochę, tak powiedzmy w cudzysłowie, konserwatywny jeśli chodzi o dyscyplinę i to na plus. Zupełnie nie jest konserwatywny jeśli chodzi o teologię, o naukę, o doktrynę, o liturgię i to jest na minus. To bardzo krótka odpowiedź, ale myślę, że nie warto wchodzić w to zbyt głęboko. Jest to dosyć ciekawa organizacja, faktycznie działająca w dosyć nietuzinkowy sposób. Myślę, że nie jest prawdą, że jest to taka katolicka masoneria. Jednak ma faktycznie trochę takich elementów działania właśnie dziwnych, takiego wchodzenia w struktury, wciskania wszędzie swoich ludzi. To jest takie dosyć ciekawe. Jak wspomniałem, kilka elementów konserwatywnych tam jest, natomiast całościowo to nie jest organizacja, zgromadzenie, które określiłbym jako konserwatywne. No i gwóźdź chyba tego odcinka pytań i odpowiedzi, czyli ojciec Rydzyk. Pytanie od Michała Skowrońskiego. Co ksiądz uważa o ojcu Tadeuszu Rydzyku?
Myślę, że odpowiadając o ojcu Rydzyku, na temat ojca Rydzyka, trzeba w ogóle mówić o całej sytuacji Kościoła, czy sytuacji całego Kościoła w Polsce, bo te problemy, które tu obserwujemy, to są problemy, można powiedzieć, całego Kościoła w Polsce. Może, żeby zacząć od czegoś pozytywnego, co do zasady popieram jak najbardziej ideę takich katolickich mediów i jak najbardziej jest to słuszne. Kościół powinien, ludzie Kościoła powinni jak najbardziej organizować media, organizować uniwersytety, szkoły. To jest piękne i dobre. No, przynajmniej w teorii. Natomiast jak to teraz w praktyce wygląda? Widać te same problemy, które w całym Kościele, czyli przede wszystkim oczywiście w działalności ojca Rydzyka, jak i w całym Kościele w Polsce i w zasadzie w całym Kościele powszechnym. Przede wszystkim nie ma katolickiej doktryny. No i na tym polega problem. To znaczy są elementy katolickiej doktryny wymieszane z rozwodnionymi elementami kiedyś jeszcze katolickiej doktryny, rozwodnionymi i wymieszanymi gdzieś tam z jakimiś modernistycznymi tezami, czy postmodernistycznymi tezami, już właśnie trzy razy wymieszanymi i rozwodnionymi. A więc są tam elementy katolickiej nauki, ale tak całościowo to raczej nie ten obraz tej doktryny, to nie jest katolicka doktryna, to nie jest katolicka nauka. A znowu muszę zamknąć okno, bo właśnie zadzwonił dzwonek na przerwę. Co mam na myśli, gdy mówię o tym braku katolickiej nauki? No te powszechnie spotykane problemy, czyli przede wszystkim brak tej nadprzyrodzoności teologii, to znaczy zapomnienie o tym, że nasze powołanie jest nadprzyrodzone, przerastające naszą naturę, że potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, aby się zbawić, że co do naszej natury jesteśmy stworzeniami, a nie dziećmi bożymi i dopiero wszczepienie w Chrystusa daje nam prawo do nieba, że tylko przez Chrystusa człowiek jest zbawiony, że msza święta jest ofiarą, czyli cała teologia mszy świętej, teologia ascetyczno-mistyczna, czyli duchowość chrześcijańska, ten duch ofiary, który tam wygasł jako konsekwencja reformy liturgicznej. No wszystko to, wszystkie te elementy tego kryzysu Kościoła, wszystkie one są również widoczne w przekazie mediów ojca Rydzyka. Wszechobecny ekumenizm, wolność religijna i tak dalej, i tak dalej. To przynosi tam swoje owoce, czasem mniejsze, czasem większe. Moim zdaniem jest to taki dosyć dobry obraz całości Kościoła. Czasem to się zdarzają właśnie jakieś bardziej konserwatywne, tradycyjne elementy. Czasem coś tam zostanie potępione, a czasem jest to jakby zupełnie modernistycznie. Bywa bardzo różnie. Całokształt na pewno nie jest katolicki. Przez wyparcie tej idei nadprzyrodzoności, no siłą rzeczy ciągnie to w stronę takiego dobroludzizmu i pewnej infantylności. Tak? Ta duchowość tych mediów staje się taka infantylna, staje się taka banalna i to jest również konsekwencja kryzysu teologicznego. Jednocześnie, i to już jest coś, myślę, że szczególnego, choć również widoczne w całym Kościele w Polsce, ale bardziej widoczne w tym środowisku, powiedzmy, Radia Maryja, to jest pewien korporacjonizm, tak? To znaczy, gdy umiera ten nadprzyrodzony duch, gdy Kościół już nie jest mistycznym ciałem Pana Jezusa, to znaczy nie jest tak postrzegany jako to mistyczne ciało Pana Jezusa, jako ta arka, która zapewnia zbawienie, jako ta instytucja przez Boga założona do ściągania wszystkich do siebie, aby do nieba ludzi prowadzić, tylko jest postrzegany jako mniej lub bardziej taka jedna z organizacji pobożnościowych, mających troszczyć się o to, żeby ludzie jako tako moralnie żyli, jeśli tak mniej więcej w tą stronę ta współczesna teologia idzie. Gdy tak się to postrzega, to coraz łatwiej jest wpaść, może powoli, tak, ale jednak coraz łatwiej jest wpaść w taką zupełnie świecką ideę korporacjonizmu, takiego życia jak korporacja. Gdy coraz bardziej ta teologia staje się taka naturalistyczna, coraz mniej jest tam w niej ducha nadprzyrodzonego, coraz łatwiej jest zapomnieć na przykład o nadprzyrodzonej cnocie posłuszeństwa, która domaga się przede wszystkim posłuszeństwa wobec Boga, ponad wszystkim innym, i od innych ludzi
posłuszeństwa wobec innych ludzi tylko na tyle, na ile oni sami są temu Panu Bogu posłuszni, to znaczy na tyle, na ile od Niego zależą, jeśli ktoś próbuje nas do czegoś zmusić, co nie jest zgodne z wolą Bożą, to że mamy obowiązek się opierać, to jest cnota posłuszeństwa. Ona będzie coraz bardziej ustępowała miejsca takiej korporacyjnej lojalności. Zawsze i wszędzie posłuszny robimy, co nam każą przełożeni, bo tak trzeba, bo tak wymaga nasza organizacja. I to myślę, że widać bardzo wyraźnie i w całym Kościele, ale jeszcze bardziej myślę, że to widać właśnie w środowisku ojca Rydzyka. To było takie bardzo wyraźne i aż szokujące w jego obronie biskupa Janiaka, kiedy no wydaje się, że tutaj ewidentnie ewidentnie wypowiedź nieadekwatna właśnie, bo wydaje się, że w duchu takiego bronimy go, bo nasz i tyle, niezależnie czy co zrobił, czy jest broniarzem, czy nie jest, po prostu jest nasz, dlatego bronimy go za wszelką cenę. To jest właśnie taki korporacyjny, światowy duch, to zupełnie nie ma nic wspólnego z nadprzyrodzonym duchem, to zupełnie nie ma nic wspólnego z moralnością chrześcijańską, katolicką, no to jest takie właśnie światowe podejście. Nasz, bronimy go, ustawiamy się, bronimy naszej organizacji, idziemy naprzód, jesteśmy silni. To zupełnie nie jest ten duch katolicki, duch wiary i to jest bez wątpienia takie bardzo, bardzo wyraźne. No, jeszcze bardziej wyraźne jest zaangażowanie polityczne tego środowiska i to również jest rzecz godna potępienia. O ile Kościół jak najbardziej ma prawo i obowiązek mówić o moralności, nauczać, co jest moralne, a co nie, wymagać od katolików, aby również rządzących, aby ustanawiali prawa zgodne z prawem Bożym. To jest zupełnie naturalne. Natomiast nienaturalne i szkodliwe dla Kościoła jest, gdy ludzie Kościoła, gdy duchowieństwo popiera jakąś jedną konkretną partię. I ewidentnie to robi, tak? Ewidentnie występuje właśnie tutaj z tymi politykami, popiera to, jest taka, gdy dochodzi do takiej symbiozy, jest szalenie niebezpieczne. Jest szalenie niebezpieczne, nawet jeśli komuś się wydaje, że ta czy inna partia działa zgodnie z katolicką nauką, to jest szalenie niebezpieczne, bo to sugeruje poparcie Kościoła dla jakiejś konkretnej partii, a Kościół nie ma popierać konkretnej partii. Kościół ma mówić, jak ma wyglądać moralność, Kościół ma wymagać od swoich dzieci, od katolików, żeby egzekwowali te prawa moralne zgodnie z oczywiście z aktualną sytuacją i możliwościami. Natomiast nie powinien Kościół wskazywać, że ci są dobrzy, ta partia dobra, ta niedobra, bo to. To stwarza ogromne niebezpieczeństwo, patologii, później takiego przekupiania tego Kościoła pod różnymi grantami, żeby poparł to, a nie, albo tamto, i tak dalej. To jest rzecz szalenie niebezpieczna i no, jest to rzecz, która w ostatnich latach chyba w Polsce no, wyznacza w ogóle jakby cały ton debaty o Kościele, no właśnie jego zaangażowanie w politykę, no bo dosyć wyraźne mamy tutaj to zaangażowanie, dosyć wyraźne poparcie konkretnej partii, a to jest rzecz szkodliwa, niepotrzebna, niebezpieczna. Moim zdaniem wynika to znowu z tego braku ducha nadprzyrodzonego, gdy Kościół traci tą wielką ideę tej nadprzyrodzoności, tego, że to ma za zadanie Kościół ludzi wszczepiać w Chrystusa, do zbawienia prowadzić, to łatwo jest toczyć się właśnie w tą taką korporacyjność. No, dbamy o naszą organizację, żeby była potężna i bogata. A jeśli takie jest podejście, mniej lub bardziej nazwane lub nienazwane, do którego się przyznajemy albo się nie przyznajemy, z takim podejściem oczywiście no, uprawia się politykę w ten czy w inny sposób, dogadując się z politykami w różnych interesach i tak dalej. I myślę, że skutkiem kryzysu teologicznego jest ten korporacjonizm, który prowadzi również do takiego wejścia tych struktur przecież kościelnych bardzo mocno w taką konkretną partyjną politykę, co jest szkodliwe, niepotrzebne i dla Kościoła jako całości bez wątpienia szkodliwe. Nawet jeśli może w pierwszej chwili tych szkód nie widać, to będzie widać na pewno. Po części to już widać, a będzie widać pewnie jeszcze bardziej. To dużo mówiłem o problemach Kościoła w Polsce. Już mówiłem wielokrotnie o tym, co ja uważam, że trzeba zrobić. Uważam, że trzeba przede wszystkim stworzyć taką wewnątrzkościelną inkwizycję, która będzie Kościół czyściła. Zajmowałaby się badaniem duchowieństwa,
czy na pewno wszystko jest w porządku i usuwała z urzędu wszystkich tych, którzy w jakiś sposób są niegodni, ewentualnie przekazywała ramieniu świeckiemu, jak to się nazywało za czasów tej dawnej inkwizycji, czyli przekazywała władzy świeckiej tych, którzy dopuszczali się jakichś czynów bezpośrednio karalnych. Uważam, że to jest podstawa do tego, żeby Kościół naprawić. Trzeba Kościół głęboko oczyścić i ja myślę, że jeśli chodzi o hierarchię Kościoła, te osoby wysoko postawione, to jestem przekonany, że większość tych hierarchów kościelnych by takich uczciwych procesów inkwizycyjnych nie przetrwała, że ich urzędy musieliby utracić swoje urzędy, jeśli nie dużo więcej. Może jeszcze na zakończenie jedno krótkie pytanie. Grzegorz Pacierz. Szczęść Boże, mam pytanie dotyczące życia i nauki Akwinaty. Święty Tomasz podobnież nie sprzeciwiał się prowadzeniu wojen, mówił jedynie, jak powinny być one prowadzone, w sposób stosowny i pokojowy. Usłyszałem to na lekcji historii i nie wiem sam, co o tym myśleć. Bardzo proszę o odpowiedź. A więc rzecz jest dosyć prosta. Święty Tomasz, zgodnie z całą teologią katolicką, mówi, że wojna sprawiedliwa jest wojną dopuszczalną. Wojna sprawiedliwa to taka, w której państwo broni się przed jakimś atakiem. Jest to rodzaj samoobrony, tak samo jak samoobrona jednostki jest dopuszczalna, tak samo samoobrona państwa również jest dopuszczalna. Jeśli państwo jest zmuszone taką wojnę prowadzić w sposób stosowny i pokojowy, co to ma oznaczać? No, jak można prowadzić wojnę w sposób pokojowy? Czy to oznacza, że nie strzela się, tylko się idzie z kwiatkami? Nie, w sposób pokojowy, czyli nie atakując tylko cele militarne, nie rabując, nie grabiąc, nie atakując tego, czego atakować nie należy, nie wyniszczając niepotrzebnie gospodarki, ekonomii i tak dalej. Stosownie, czyli tylko tyle, ile to jest potrzebne, walcząc, tak, prowadząc tą wojnę wojsko przeciwko wojsku, tylko tyle, ile jest potrzebne, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.